Dziękuję bardzo za możliwość opowiedzenia o swojej pracy. To jest praca, która już jest dostępna na archiwie i to jest wspólna praca z Natanaelem Berestyckim, który jest też w Wiedniu, i z Wejciam, która jest w Paryżu. Więc ja się skupię przez większą część tego wykładu na klasycznym modelu dimerów i dopiero na końcu przedstawię nasz wynik i może jak będzie jakiś tam czas, to opowiem coś o dowodzie. Więc ten model dimerów to zaczynamy od grafu, który jest skończony i w tym wykładzie to będzie graf planarny, czyli możemy go narysować na płaszczyźnie, a nawet w szczególności zazwyczaj to będzie po prostu jakiś tam skończony podgraf kraty kwadratowej Z2. W szczególności Z2 jest dwudzielna, czyli możemy pokolorować te wierzchołki na dwa kolory, także tylko wierzchołki o różnych kolorach ze sobą sąsiadują i to będzie całkiem ważne dla nas. I co to jest ten model dimerów? Na potrzeby tego wykładu po prostu założę, że to jest miara jednostajna na przestrzeni konfiguracji, a przestrzeń te konfiguracje to są po prostu skojarzenia zupełne, czyli po angielsku dimer cover, czyli takie zbiory krawędzi, że każdy wierzchołek należy do dokładnie jednej krawędzi z tego skojarzenia. I ten model to jest po prostu miara jednostajna, czyli każda konfiguracja ma takie samo prawdopodobieństwo. I to jest bardzo prosty model wprowadzony w fizyce do modelowania czegoś, co się nazywa molecule adsorption, czyli takiego eksperymentu, gdzie się rzuca na powierzchnię kryształu, który jest modelowany przez ten graf, jakieś tam cząsteczki, które się składają z dwóch atomów i one w sposób gęsty pokrywają ten graf. Więc takie dwa bardzo klasyczne przykłady to jest, jak już powiedziałem, ta krata kwadratowa, czyli ten górny przykład. Mamy tu przykład konfiguracji tych dimerów, tego skojarzenia. Można to też graficznie zaprezentować jako pokrycie kostkami domina, takiego tutaj tego kwadratu w tym przypadku. Innym przykładem, bardzo klasycznym, jest kiedy ten graf nasz to jest podgraf kraty sześciokątnej, czyli tego tak zwanego plastra miodu. Tutaj dokładnie tego nie widać, no ale tu są te sześciokąty takie w tym grafie. Można to zobaczyć. I w tym przypadku też można mieć inną reprezentację graficzną tej konfiguracji dimerów, gdzie zastępujemy, są trzy rodzaje tych krawędzi ze względu na orientację. Są trzy kierunki, które te krawędzie mogą przyjąć i możemy zastąpić każdy rodzaj tej krawędzi przez taki rąb. Są trzy kolory tych rąbów. Ten obrazek jest dokładnie tym samym, co ten obrazek po lewej, tylko w innej reprezentacji. I tutaj możemy zobaczyć od razu gołym okiem, że ten model ma pewną taką interpretację jako pewna płaszczyzna losowa w trzech wymiarach. Możemy sobie pomyśleć, że to jest ten obrazek, to jest taki jakiś róg w jakimś pustym pokoju, gdzie są losowo rzucone takie małe sześciany w taki sposób, że jeden przylega do drugiego, więc mamy taki trójwymiarowy obraz. Więc możemy myśleć o tym modelu jako o modelu losowej powierzchni w trzech wymiarach. I to nie jest tylko, okazuje się, że ta interpretacja nie jest tylko, nie istnieje tylko w przypadku tej kraty sześciokątnej, ale też tak naprawdę dla każdego grafu dwudzielnego możemy mieć taką interpretację. I to było zauważone, co jest ciekawe, i wprowadzone przez tego znanego geometrę Thurstona, który jest znany ze swojej hipotezy Thurstona. Więc jak to, my będziemy właśnie zainteresowani tą interpretacją jako płaszczyzna, jako powierzchnia losowa, którą ja będę nazywał funkcją wysokości, po angielsku height function to się nazywa. Czyli jak możemy zdefiniować tą funkcję na przykładzie kraty kwadratowej, więc robimy to tak, że bierzemy dwie konfiguracje tego skojarzenia zupełnego, niezależne od siebie, z tej samej miary tej jednostajnej i nakładamy je na siebie. Czyli bierzemy te dwa obrazki, nakładamy jeden obrazek na drugi i co dostajemy, to jest coś takiego. Czyli te kolory są tu zachowane, były czerwone i niebieskie te dimery, czyli te cząsteczki albo krawędzie. No i tutaj, co się okazuje, łatwo to sprawdzić, że
Ten obrazek, jaki dostaniemy, to jest kolekcja pętli, no bo wcześniej mieliśmy przy każdym wierzchołku dokładnie jedną krawędź, to teraz będziemy mieli przy każdym wierzchołku dokładnie dwie krawędzi. I oczywiście ta konfiguracja wtedy wygląda tak, że to są albo po prostu pętle, takie zamknięte cykle krawędzi, które zmieniają kolor z każdym krokiem, albo po prostu krawędzie, które występują zarówno w kolorze niebieskim i czerwonym, więc narysowałem je tutaj jako krawędzie fioletowe, czyli nazywamy to podwojonymi krawędziami, doubled edges po angielsku. I teraz pomysł jest taki, że mając taki obrazek, możemy zinterpretować te pętle jako poziomnice naszej dyskretnej funkcji wysokości. Czyli jak to robimy? I tutaj przydaje się to pojęcie, czy też ta własność grafu dwudzielnego. Na tym przykładzie niestety nie narysowałem koloru wierzchołku, więc zrobię to teraz. Więc po pierwsze, co robimy, to mówimy, że nasza funkcja wysokości poza grafem na tej ścianie, która jest nieskończona, ma wartość 0, powiedzmy. I za każdym razem, kiedy przekraczam pewną krawędź, ta funkcja wysokości będzie się zmieniać albo o 1, albo o minus 1. I to, czy plus minus 1, to będziemy musieli jakoś zdecydować. I czego nie powiedziałem, najważniejsze, to tak formalnie ta funkcja będzie zdefiniowana po prostu na twarzach, na ścianach tego mojego grafu. Czyli do każdej ściany przyporządkuję liczbę całkowitą, zaczynając od zera na zewnątrz i później teraz skorzystam z tego kolorowania moich wierzchołków, więc powiedzmy, że tutaj na dole zaczynam rysować te kolory, więc to powiedzmy, że to będzie czarny, więc ten będzie biały. Ten będzie biały, ten będzie czarny znowu. Narysuję ich 6, powiedzmy. I zasada jest taka, że jeżeli przekraczamy krawędź, która jest niebieska i po lewej stronie mamy czarny wierzchołek, to jest plus 1, czyli funkcja wysokości zwiększa się o plus 1, a druga i vice versa, jeżeli krawędź jest czerwona i po lewej stronie mamy czarny wierzchołek, no to jest minus 1, żeby to wszystko było spójne. I jeżeli przyjmiemy te zasady, to zobaczymy, że wszystko, ta definicja jest spójna, bo tak naprawdę definiujemy gradient funkcji, więc żeby z gradientu powstała prawdziwa funkcja, no to ten gradient musi być jakąś tam formą zamkniętą w pewnym sensie, więc można łatwo sprawdzić, że ta definicja spełnia te warunki. Więc to jest nasza funkcja wysokości. W tym przypadku mamy, okej, to nie jest za duży graf, więc nie widzimy jeszcze wielkoskalowego zachowania tej funkcji, ale co chciałbym jeszcze o niej powiedzieć, to że ona ma pewną własność Markowa, taką, że jak spojrzymy sobie na przykład tutaj na tą pętlę taką małą, ona ma pewne kolorowanie, czerwono-niebieskie. Równie dobrze to kolorowanie mogłoby być odwrotne z definicji tego modelu. Tak naprawdę prawdopodobieństwo, że to kolorowanie jest odwrotne, jest takie samo, jak że jest dokładnie to, więc to będzie na następnym slajdzie. Ten kolor się zmieni i dlatego, że ten kolor się zmienił, ten gradient się zmienił z minus 1 na plus 1. I tak naprawdę te pętle to są takie uogólnienia momentów stopu procesów stochastycznych. Możemy myśleć o tych funkcjach wysokości jako w pewnym sensie błądzenie losowe, gdzie czas jest dwuwymiarowy. W pewnym sensie, jeżeli eksplorujemy tą funkcję wysokości z zewnątrz grafu i napotykamy się na taką pętlę, co widzimy w środku, ma pewną własność Markowa. I to jest pewna własność, która charakteryzuje wiele modeli tych funkcji wysokości, nie tylko model dimerów. I jesteśmy zainteresowani zachowaniem wielkoskalowym tej funkcji wysokości i to jest bardzo klasyczne pytanie. Idzie tak, zaczęło się wszystko od artykułu Castellana 60 lat temu dokładnie i jest dosyć anegdotyczny tutaj cytat, gdzie Castellan powiedział, że wpływ warunków brzegowych na zachowanie tego modelu jest nietrywialny i będzie opisany w kolejnym artykule. I tak 60 lat później ciągle tak, jest bardzo dużo artykułów na temat tego modelu, które wychodzą co roku i te warunki brzegowe ciągle są dosyć tajemnicze w pewnym sensie. I nasz wkład będzie taki, że
My badamy pewien nowy rodzaj warunków brzegowych dla tego modelu. I tu są dwa obrazki, ja nie mam dużo czasu, żeby o tym opowiedzieć, ale ten model ma naprawdę bardzo dużo różnych ciekawych zachowań. Na przykład można wybrać warunki brzegowe w taki sposób, że ten model jest tak naprawdę zamrożony w pewnych obszarach, które są deterministyczne. To się nazywa tak efekt koła polarnego. I dopiero w pewnym momencie określonym przez pewną krzywą algebraiczną ten model zaczyna wyglądać losowo. Mówimy, że tutaj jest zamrożony, a w środku jest płynny. No i ludzie badają wiele takich własności tego modelu. My będziemy bardziej zainteresowani przypadkiem, gdzie ten model jest losowy aż do samej krawędzi grafu, jest płynny w pewnym sensie aż do samej krawędzi tego grafu. I żeby zdefiniować, albo żeby po prostu zacytować klasyczne twierdzenie sprzed 20 lat, które zapoczątkowało coś, co teraz nazywamy konformalną teorią geometrii losowej, muszę wprowadzić obiekt, który jest w pewnym sensie dwuwymiarowym analogiem ruchu Browna, czyli tak zwane wolne pole gaussowskie. Więc co to jest wolne pole gaussowskie? Jeżeli mamy pewną dziedzinę, powiedzmy na płaszczyźnie, jakiś zbiór z brzegiem, który ja nazywam D, to wolne pole gaussowskie to jest proces stochastyczny, który jest gaussowski proces stochastyczny, który jest indeksowany nie punktami w tym zbiorze, tylko funkcjami testowymi, które to są funkcje testowe, powiedzmy bardzo regularne, analityczne, które mają support w tej dziedzinie. Jak on jest zdefiniowany, ten proces, to jest tak, że zaczynamy po prostu od ruchu Browna w tej dziedzinie i ten ruch Browna jest zabity, kiedy uderzamy w brzeg tego zbioru i patrzymy, zaczynamy od funkcji Greena tego ruchu Browna. To jest podstawa naszej konstrukcji. I żeby opisać rozkład naszego procesu pola gaussowskiego, ponieważ to jest proces gaussowski, wystarczy podać średnią i kowariancję, więc średnia jest 0. Ten proces tutaj nazywamy wielkie phi. On bierze po prostu jakąś funkcję testową i własność jest taka, że ta, jeżeli damy mu tą funkcję testową z supportem w dziedzinie D, no to on nam da zmienną losową gaussowską o średniej 0. No i później trzeba dać kowariancję, czyli jeżeli bierzemy wartość oczekiwaną produktu takich dwóch ewaluacji na funkcji testowej F i G, no to to jest po prostu podwójna całka z tych funkcji testowych wycałkowane względem tej funkcji Greena. Czyli ta funkcja Greena jest naszym jądrem kowariancji naszego procesu gaussowskiego. Więc jest to w pewnym sensie jest to losowa dystrybucja, nie jest to losowa funkcja, której wartości możemy znamy w każdym punkcie naszej dziedziny. Ale okazuje się, że mimo że badamy losowe funkcje, obiekt graniczny, który je opisuje w kontinuum, nie jest losową funkcją, tylko jest trochę mniej regularny, jest losową dystrybucją. I ważną cechą tego pola gaussowskiego jest to, że jest to obiekt, który jest konformnie niezmienniczy. I co przez to rozumiem jest, że jeżeli mamy inną dziedzinę na płaszczyźnie zespolonej, D', która jest konformnie równoważna D, w sensie, że mamy mapę konformną phi, która mapuje D na D', to jeżeli zdefiniujemy sobie w odpowiednim sensie, co to znaczy, że zmapujemy ten proces gaussowski tą mapą phi, to ten obraz tej mapy, czyli obraz wolnego pola gaussowskiego względem mapy konformnej jest wolnym polem gaussowskim w tej dziedzinie, do której mapujemy. Czyli to jest taka bardzo mocna, jest to bardzo mocny rodzaj symetrii, który daje nam wiele informacji o tym procesie. I oczywiście ta konformna niezmienniczość wynika z tego, że ten obiekt jest zbudowany na ruchu Browna dwuwymiarowym, który jest sam w sobie niezmienniczy konformnie.
Więc teraz przejdę do twierdzenia Kenyona, to jest to twierdzenie sprzed 20 lat. Więc co Kenyon udowodnił jest, że jeżeli sobie zaczniemy od jakiejś tam dziedziny D na płaszczyźnie i zaczniemy ją aproksymować siatką kwadratową w taki sposób, że ta siatka ma coraz mniejszy rozmiar tego oczka. Ten rozmiar oczka to będzie, nazywa się delta na tym slajdzie, czyli delta to jest po prostu tutaj ta odległość między dwoma prostymi w tej siatce. No więc co Kenyon udowodnił jest, że ta funkcja wysokości w granicy, gdzie delta zbiega do zera, ta funkcja wysokości zbiega w odpowiednim sensie do wolnego pola gaussowskiego. No, ta funkcja wysokości jest funkcją losową, ale oczywiście każda funkcja może być traktowana jako dystrybucja, czy też możemy po prostu traktować funkcję jako obiekt, który działa na funkcjach testowych. Jeżeli to zrobimy, to to dwie strony tej równości tutaj mają ten sam typ, powiedzmy, to są losowe dystrybucje. No i okazuje się, że w tej granicy, gdzie delta zbiega do zera, ta funkcja wysokości zbiega do tego wolnego pola gaussowskiego i tu nie ma żadnego skalowania. Nie skalujemy ani nie odejmujemy nic od tej funkcji, po prostu ten obiekt sam w sobie zbiega do wolnego pola gaussowskiego razy jakaś tam stała, która wynika z tego, jak my tak naprawdę normalizujemy naszą funkcję Greena ruchu Browna. No więc ja chciałbym powiedzieć parę słów o tym dowodzie i na koniec przedstawić nasz wynik. Więc ten dowód to jest jeden z nielicznych dowodów w matematyce, który udowadnia, że model dyskretny zbiega do czegoś, co jest konforemnie niezmiennicze w tej granicy delta zbiega do zera. I jedyne dowody, które znamy tej samej kategorii, mają tą samą cechę, że polegają na tym, że te modele są w pewnym stopniu rozwiązalne. Możemy je bardzo dobrze analizować, bo mają bardzo specyficzne cechy, które umożliwiają analizę. Więc ta cecha tego modelu jest taka, że w tym oryginalnym artykule Castellana on rozwiązał ten model w tym sensie, że przedstawił jego korelacje jako wyznaczniki pewnych macierzy, które można analizować. Ja chciałbym tylko tutaj przedstawić to twierdzenie Castellana. Więc żeby to zrobić, musimy zacząć od czegoś, co się nazywa orientacja Castellana. To jest wybór strzałki dla każdej krawędzi naszego grafu w taki sposób, że jeżeli idziemy, powiedzmy, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wokół każdej krawędzi, to napotykamy nieparzystą liczbę strzałek, które idą przeciwko nam. Czyli na przykład tutaj, to ta strzałka jest przeciwko nam, a wszystkie inne są zgodnie, więc jest jeden, więc nieparzyście. Okej, to wygląda na bardzo tajemniczy warunek, no i tak naprawdę jest dosyć tajemniczy, ale trzeba go przyjąć jako dobrą definicję i tutaj można zauważyć, że na tym rysunku te strzałki spełniają to. Dla kraty kwadratowej wystarczy wziąć dla tych linii poziomych orientację, która zmienia się co krok, a dla pionowych idzie cały czas w dół, powiedzmy. Jeżeli mamy taką orientację, to ona spełnia te warunki. I do czego ja zmierzam z tym? Do tego, że jeżeli mamy taką orientację, to możemy sobie zdefiniować macierz, która tak naprawdę jest macierzą incydencji w tym grafie naszym, ale ona ma jakieś tam znaki. Nie, więc to jest macierz indeksowana przez wierzchołki ona jest niezerowa tylko i wtedy, i tylko wtedy, kiedy dwa wierzchołki są połączone krawędzią. Jeszcze ma znak i ten znak mówi po prostu nam, czy idziemy wzdłuż strzałki, czy przeciwko strzałce, którą sobie tam ustaliliśmy. I to jest minus 1 albo plus 1. I to jest ta macierz. Czyli to jest bardzo prosta macierz do zdefiniowania. I to twierdzenie Castellana, które wszystko zaczęło, mówi nam, że po pierwsze liczba konfiguracji, czy też liczba tych skojarzeń zupełnych, to jest pierwiastek z wyznacznika tej macierzy. A tak naprawdę możemy badać wszystkie funkcje korelacji w tym modelu typu, możemy obliczyć prawdopodobieństwo, że jakiś tam ustalony zbiór krawędzi w naszym grafie należy do naszej konfiguracji.
jeżeli jesteśmy zainteresowani takim prawdopodobieństwem, to twierdzenie nam mówi, że to będzie jakiś tam wyznacznik z odwrotnej macierzy do macierzy Castellana. I morał jest taki, że musimy zrozumieć tą odwrotną macierz Castellana, żeby zrozumieć nasz model i mieć możliwość obliczania statystyk pewnych tego modelu i naszej funkcji wysokości. Więc to jest bardzo klasyczny wynik. I on umożliwia na przykład to, że jest w pewnym sensie reprezentacja tego modelu, która ma w sobie po prostu zwykłe błądzenie losowe. I to jest coś, co zrobił Kenyon właśnie. Możemy sobie zdefiniować macierz D, która jest po prostu K transponowane razy K, gdzie K to jest nasza macierz Castellana. I okazuje się, że jeżeli sobie policzymy to wszystko dobrze, to jest bardzo prosta kalkulacja, to ta macierz to będzie po prostu Laplacian, który definiuje błądzenie losowe na naszym grafie. I to, dlaczego to jest Laplacian, wynika z definicji orientacji Castellana. Bo tak naprawdę, jeżeli sobie tu spojrzymy, to co to jest ten D? To jest praktycznie K razy K, czyli robimy dwa kroki używając tej macierzy K. Czyli możemy iść z wierzchołka białego do wierzchołka białego tylko. I jeżeli sobie wszystko policzymy, to zobaczymy, że w naszej krawędzi, naszej macierzy D, w miejscu, gdzie powinno być jakieś transition z jednego wierzchołka białego do drugiego, po przekątnej kwadratu będziemy mieli zero tak naprawdę, bo te dwa sposoby dotarcia do tego wierzchołka, one się wzajemnie mają przeciwne znaki. Więc jedyne tak naprawdę niezerowe pola w tej macierzy to będą, kiedy idziemy nie po przekątnej, tylko prosto. Okej, to jest trochę szybko, ale generalnie to jest bardzo, bardzo proste obliczenie, które można zrobić sobie samemu i zobaczyć, że ta macierz jest tak naprawdę macierzą Laplacianu. Więc wtedy po prostu, jeżeli chcemy obliczyć odwrotność macierzy K, co robimy? Najpierw liczymy odwrotność tego Laplacianu i później mnożymy razy K znowu. Czyli ta odwrotność Laplacianu to jest funkcja Greena, jakiegoś tam błądzenia losowego. Czyli cała ta historia sprowadza się do tego, że musimy zrozumieć dobrze pewne błądzenie losowe, czy też jego funkcję Greena. OK. Więc w ostatnich 5 minutach chciałbym powiedzieć o naszym wyniku. Więc nasz wynik jest taki, że rozpatrujemy model, który jest trochę inny, w takim sensie, że nasze konfiguracje są trochę inne. Mamy pewien sobie graf i nie patrzymy na skojarzenia zupełne, ale skojarzenia prawie zupełne. W tym sensie, że pewna część na brzegu tego grafu, sobie wyznaczamy pewną część brzegu tego grafu i te wierzchołki na tej części, one dopuszczamy, że one nie są skojarzone z innym wierzchołkiem tak naprawdę. Czyli wszystkie inne są skojarzone, a te na tej krawędzi mogą być nieskojarzone. I my to nazywamy wolne warunki brzegowe. I ten model na rysunku wygląda mniej więcej tak, że wszędzie mamy te dimery, a na dole, jeżeli to jest ta część brzegu, gdzie mogą być wierzchołki nieskojarzone, no to mamy te czarne kropki, które reprezentują wierzchołki, które są nieskojarzone. No i w tym modelu możemy dokonać tej samej konstrukcji funkcji wysokości, czyli nakładamy dwie konfiguracje na siebie i teraz zamiast kolekcji pętli mamy kolekcję pętli, ale też mamy takie łuki, które się zaczynają i kończą na tym brzegu. Tak jak otwarte w pewnym sensie krzywe. Tutaj w innym kolorze. To jest ta krzywa, która się zaczyna i kończy na brzegu. No i praktycznie w taki sam sposób możemy sobie zdefiniować funkcję wysokości i ona ma tą różnicę, że na tym brzegu, że ona jest tak naprawdę zero na tych trzech brzegach, a na tym brzegu ona może być czymkolwiek tak naprawdę, bo te pętle to są, jak wcześniej, poziomice, czyli przekraczając te łuki, to są poziomice, także przekraczając taki łuk możemy podwyższyć albo zmniejszyć tą funkcję wysokości na tym brzegu.
I nasz wynik jest taki, że dla pewnego grafu, który jest półpłaszczyzną, powiedzmy półpłaszczyzną, gdzie górną półpłaszczyzną, kiedy aproksymujemy przez kratę kwadratową, możemy zdefiniować po pierwsze ten model na tym grafie, który jest grafem nieskończonym. To jest część pracy, którą trzeba wykonać. I po drugie, jeżeli weźmiemy sobie tą samą rodzaj granicy, czyli delta rozmiar tej siatki do zera, to ta funkcja wysokości zbiega też do losowej, do wolnego pola gaussowskiego, ale z innymi warunkami brzegowymi. My to nazywamy wolne pole gaussowskie z warunkami brzegowymi Neumanna. Rozumiem tu przez to, że tą funkcję Greena, którą bierzemy do definicji tego pola gaussowskiego, to jest funkcja Greena ruchu Browna, który jest odbity na tej nieskończonej, na prostej rzeczywistej, która jest po prostu brzegiem naszego zbioru, który jest tą dodatnią półpłaszczyzną. Tutaj można powiedzieć, ktoś może powiedzieć, że ta funkcja Greena jest nieskończona, bo ten proces jest, ma nieskończoną funkcję Greena i to jest prawda, ale tutaj można się natrudnić i zdefiniować ten proces, ponieważ pochodna tej funkcji Greena jest tak naprawdę dobrze zdefiniowana i to już wystarcza, żeby zdefiniować ten proces w continuum. I tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że to jest pierwszy przykład pola gaussowskiego w granicy, które ma inne warunki brzegowe. I o zarysie dowodu powiem tylko tyle, że my też szukaliśmy reprezentacji za pomocą błądzenia losowego. I w tym przypadku, żeby ją uzyskać, to jest bardzo dużo pracy, nie tylko dwuliniowe obliczenia, ale koniec końców nam się udało jakimś cudem, ciągle tego nie rozumiemy, czemu ta reprezentacja istnieje. A podstawą naszego dowodu jest to, że możemy zareprezentować ten model z wolnymi warunkami brzegowymi jako model klasyczny na innym grafie, gdzie dodajemy pewien rząd prostokątów, żeby modelować to zachowanie na brzegu, przepraszam, pewien rząd trójkątów, żeby modelować to zachowanie na brzegu naszego modelu. I wzięliśmy to rozwiązanie z papieru Giulianiego, Joslina i Liba. I co jest ciekawostką, w tym artykule autorzy mówią, że to nie jest ich konstrukcja, tylko że została im zaproponowana przez recenzenta. Więc nie wiemy, kto jest autorem tej konstrukcji, a jest ona podstawą naszej analizy. I tak, analiza jest trudniejsza niż w klasycznym dowodzie. Koniec końców się udała. Tak naprawdę jej nie rozumiemy do końca, bo ponieważ tam są jakieś obliczenia, które się wydają zupełnie, po prostu nie wiemy, dlaczego pewne liczby są dodatnie i sumują się do 1 w pewnym momencie. I to jest tak naprawdę w sercu naszego dowodu. Więc jeszcze jest dużo tutaj do zrozumienia. Dziękuję bardzo za uwagę.